I siemaneczko, witam was, tutaj Bublantowski z nowym gliczem GTA 5. Mam dzisiaj dla was nowe, bardzo łatwe kopiowanie samochodów od znajomych, czyli wszystkie samochody za darmo, 100% samochody za darmo. Możecie tą metodą kopiować sobie od znajomych samochody na sprzedaż, tak jak ja teraz na przykład samochody od Benego możecie kopiować, tylko pamiętajcie, żeby kopiować samochody od Benego, to najlepiej mieć tą czystą tablicę lub mieć takie same tablice iFruta jak wasz znajomy, wtedy będziecie mogli sprzedać dużo tych pojazdów. Tak trzeba ustawić sobie pojazd, który będziecie brali. No i co tutaj będziemy jeszcze mówili, oczywiście będzie tutaj 7 samochodów naraz, czyli będzie ta metoda, którą ten krok, który wynalazłem samemu, 7 samochodów naraz, czyli będziemy brali później samochody jeden za drugim. Potrzebny jest znajomy, który da nam pojazd, potrzebny jest znajomy, który też będzie miał od razu ciężarówkę. Nie musi być to ciężarówka z mobilnego centrum operacyjnego, może być to zwykła wojskowa ciężarówka, którą znajdziecie w wielu miejscach. Lub zwykła ciężarówka, która jeździ nawet po drodze. Takich samochodów jest naprawdę dużo, to nie powinien być żaden problem. No i teraz zaczynamy od glitcha, od tego, że ta osoba, która bierze samochód, potrzebuje bazę, która będzie pełna i w bazie trzeba mieć 7 pojazdów, które możecie stracić, jeżeli chcecie zrobić tą metodą 7 samochodów naraz. Jeżeli nie chcecie 7 samochodów naraz, wystarczy wam 1, 2 lub 3 pojazdy, które możecie stracić w bazie, także szukamy samochodu z ulicy, który jest dosyć lekki, chociaż jeżeli macie ciężarówkę z ulicy, nie jest to żaden problem, możecie wybrać praktycznie każdy, ale jeżeli macie do wyboru, proponuję wam wziąć mniejszy samochód. Na samym początku oczywiście jeszcze pozdrawiam wszystkich oglądających, elo! I zapraszam was już teraz do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Jeżeli chcecie widzieć więcej takich bardzo prostych gliczy na kasę na moim kanale i na darmowe samochody przede wszystkim, bo ten glitch będzie bardzo prosty, zdziwicie się, że tak łatwo będzie można obejść tego patcha. Także jak widzicie, potrzebny jest znajomy, który będzie miał ciężarówkę. Ciężarówkę można znaleźć na drodze. Może być to zwykła ciężarówka, która jeździ sobie po drodze. Osoba, która bierze pojazd, musi mieć bazę i musi mieć również pełno w bazie. Baza musi być, w bazie muszą być pojazdy, które można stracić. Jest to kopiowanie dosłownie w 3 krokach. Także pierwszy krok jest taki, że podjeżdżacie pod bazę, która jest pełna pojazdem z ulicy. I mniej więcej trzeba będzie później was odepchnąć dosyć daleko trzeba będzie to odepchnąć, ale sami zobaczycie, kiedy wystarczy, później będzie wszystko jasne. Czyli pierwszy krok, podjeżdżamy pod bazę, zapala nam się komunikat o pełnej bazie i nasz znajomy w ciężarówce już teraz musi odsuwać nas od bazy, Wasz znajomy, który was odsuwa, musi troszeczkę pomyśleć i zwrócić uwagę, w którą stronę może was pchać, żeby na nic się tam nie wbić, na żadne budynki, żeby was nie wepchnąć w żadną dziurę, bo kawałek trzeba was odepchnąć. Do tego kroku można byłoby również użyć cargoboba, no ale nie będziemy utrudniali. Ciężarówką jest to bardzo prosto. Ciężarówka radzi sobie z pojazdami samochodowymi bez problemu. Jak długo odpycha was znajomy, który siedzi w ciężarówce? Znajomy, który siedzi w ciężarówce, musi odpychać was tak daleko, aż samemu zniknie wam ten komunikat. Ten komunikat musi zniknąć samemu. No i to był właśnie pierwszy krok. Tak, takie to jest proste. Podjeżdżacie pod bazę, zapala się wam komunikat o pełnej bazie, wasz znajomy odpycha was na bok od bazy tak długo, aż komunikat zniknie. Pamiętajcie, że ten pierwszy komunikat musi zniknąć samemu. Teraz jest drugi krok jest równie prosty. Podjeżdżacie pod bazę, zapala się wam znowu komunikat. Dzięki temu, że wasz znajomy odepchnął was tak daleko, że komunikat zniknął samemu, teraz ten komunikat znowu wam się pojawia i pojawił się wam znowu komunikat i znowu wasz znajomy odpycha was od bazy. Tym razem odpycha was od bazy na jakieś 2 długości tego pojazdu, tej ciężarówki, czyli no na jakieś 2-3 długości pojazdu normalnego. Musi to być spory dystans, zaraz zresztą zobaczycie, czyli znowu znajomy po prostu odpycha mnie kawałek od bazy, a ja już teraz zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Elo! No jak widzicie, już jesteśmy dosyć daleko. Mój znajomy teraz wjeżdża na bazę, żebyście wiedzieli, jak daleko mój znajomy mnie odepchnął, żeby było dobrze, żeby wam się to udało, tak samo jak mi. Możliwe, że można odepchnąć gdzieś tak o połowę mniej, ale zawsze dać trochę więcej niż trochę za mało.
Takie petardy tylko tu. Bublantowski, najlepszy kanał z gliczami w Polsce. Jedziemy z tematem. Jak widzieliście, mój znajomy odepchnął mnie od bazy po raz drugi i teraz już będę wjeżdżał do bazy tym samochodem do środka, ale jeszcze najpierw, zanim ja wjadę, mój znajomy musi ustawić samochód, który będzie mi dawał. Jeżeli chcecie zrobić tego glitch na kasę, tak jak ja tutaj to teraz robię, że będę zarabiał na tym grubo, grubo szmalu, zarobię 7 razy 9, to jest kurwa, już sam nie wiem, 63, zarobię 6,5 miliona tutaj dosłownie w 10 minut, skopiuję 7 samochodów, takie petardy, tylko tu pamiętacie, wykorzystujemy ten krok, który sam znalazłem z powtarzaniem pojazdów, ale do tego dojdziemy trochę później, to jeszcze nie teraz, teraz po prostu mój znajomy podstawia mi samochód bardzo blisko bazy, tak blisko bazy, że jak do niego wsiądę, żeby mi się zapalił komunikat, także samochód nie może być daleko bazy. Samochód najlepiej, żeby przodem, bokiem, tyłem gdzieś dotykał tej bazy, żeby był bardzo blisko bazy, wtedy my już jesteśmy gotowi, możemy wjeżdżać do środka, do bazy tym pojazdem z ulicy, tym pojazdem, który nasz znajomy odpychał nas dwa razy od bazy. Także wjeżdżamy tym pojazdem z ulicy. Pamiętajcie, że jeżeli bierzecie pojazd z ulicy do tego glitcha, to musi być to pojazd, którym możecie wjechać do mechanika, to jest bardzo ważna sprawa. I teraz anulujemy podmienianie, czyli klikamy anuluj, a teraz potwierdź, czyli nie wstawiamy tego pojazdu z ulicy do bazy. Nie wstawiamy pojazdu z ulicy do bazy, anulujemy podmienianie i teraz po prostu podchodzimy do kółka, w którym wychodzi się z bazy, klikamy wyjdź z bazy i już teraz zaczynamy spamować wsiadanie do pojazdu, czyli Y na Xboxie, trójkąt na PS4, ten gliczny prawdopodobnie też działa na PS3, tylko wy nie zamykacie gry, tylko od razu idziecie sprzedać, ale to nie o tym teraz mowa. Teraz tak, cały czas spamujemy ten Y, aż do momentu, kiedy zobaczymy naszą postać na zewnątrz, że wsiada do pojazdu. Jak wsiądzie do pojazdu, trzeba posłuchać, aż odpali się silnik. Potwierdzamy ten komunikat. Cofamy tym samochodem do tyłu, dosyć daleko, zwróciliście uwagę. Jeżeli za mało cofniecie, to po prostu nie zabierze was do bazy, tylko będziecie mieli komunikat, że nie można wjechać tym pojazdem do bazy. Dlatego cofacie do tyłu, podjeżdżacie pod bazę, wciąga was automatycznie do tej bazy i tutaj ten samochód jest już zakończony. A teraz pokażę wam jeszcze, jak szybko można te kolejne samochody kopiować. Jest to 7 samochodów w 10 minut, jest to 6,5 miliona w 10 minut. Takie petardy tylko tu, tak szybko zarabiać będziecie tylko na gliczach u Bucha Blantowskiego. Buch Blantowski, wasz ziom, elo. I teraz wjechaliśmy tym samochodem do bazy i wstawiamy go, podmieniamy go za inny pojazd. Jaki pojazd wybrać do podmiany? Pojazd, który będziecie mieli w bazie, w które miejsce wstawicie tego właśnie waszego skopiowanego devola, czyli diabła. Tutaj ten samochód mi zniknął, także pamiętajcie, podmieniacie za pojazd, którego możecie się pozbyć. Jest to bardzo ważna sprawa. I pamiętajcie, jeżeli chcecie wziąć od znajomego, możecie tą metodą wziąć każdy jeden pojazd. Tą metodą możecie wziąć każdy jeden pojazd. Jedyny może być problem z tymi nowymi pojazdami, z tym nowym czołgiem, z nowym jetpackiem, ale poza tym możecie wziąć każdy jeden pojazd. Możecie wziąć samoloty do hangaru, możecie wziąć pojazdy specjalne do waszego magazynu import-export. Możecie brać także całą masę różnych innych pojazdów, które nie są na czarnej liście. Jeżeli tutaj jest znowu taka sytuacja, tak jak widzicie, ja wychodzę, ale mój znajomy musi znowu podstawić mi ten samochód, bo ten samochód, ja wjechałem nim do środka, a teraz wychodzę na zewnątrz, znowu spamuję wsiadanie do pojazdu, ale muszę być w kontakcie z moim znajomym i zanim ja wyjdę z bazy, mój znajomy musi podstawić mi tutaj pod bazę znowu ten sam samochód. Sprawa jest banalnie prosta, bo nawet nie trzeba, mój znajomy nie musi wzywać tego samochodu przez mechanika, tylko ten samochód, jak ja podmienię pojazdy w bazie, jemu samochód wraca na ulicę i ten samochód jest gotowy, znowu mogę go kopiować po raz kolejny. Ale pamiętajcie, jeżeli chcecie robić to taką metodą, musicie mieć białe tablice, czyste tablice lub musicie mieć takie same tablice i fruta jak wasz znajomy. Wtedy nie wbijecie się na dzienny limit sprzedaży, ale możecie również brać za każdym razem inny samochód. Dzięki temu też będziecie mogli sprzedawać te pojazdy, dzięki temu będziecie mogli zbierać sobie całą masę pojazdów, których byście nie kupili, bo po prostu was na nie nie stać. Te pojazdy są bardzo drogie. I teraz jak widzicie, wstawiam już drugi pojazd do bazy i będę wychodził znowu. Czyli mam już dwa LED skopiowane od mojego znajomego. Jak powtarzam, możecie tą metodą brać każdy jeden pojazd. Mój znajomy na minimapie widzę, że już podstawił samochód, czyli wychodzę z bazy, spamuję Y, żeby wsiąść do pojazdu. Jak pojawi mi się czarny komunikat, że mogę podmienić pojazdy, wtedy
Czekam, aż zapali się silnik, odpali się silnik, potwierdzam komunikat, cofam do tyłu, wjeżdżam do bazy i powtarzam te kroki do bólu, aż skończą mi się w bazie pojazdy, za które mogę podmienić samochód od mojego znajomego. Tak, 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 takie to jest proste. Jeżeli też tak uważacie, zapraszam Was już teraz do klikania lajków, subskrypcji, do wpłacania donatów na rozwój kanału. Bóg Blantowski, Wasz ziom. Elo, jedziemy z tematem, takie petardy tylko tu. Jeżeli też tak uważasz, zapraszam Was do klikania lajków, subskrypcji, zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe, zajebiste patenty na kasę, która pluduje specjalnie dla Was na moim kanale. Bóg Blantowski, Wasz ziom, elo! A jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, oczywiście przede wszystkim, żeby te pojazdy można było z nich korzystać, musicie zamknąć grę i włączyć od nowa lub iść na drugą postać i wrócić z powrotem. Bóg Blantowski, Wasz ziom, elo!